Na rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Wyobraźcie sobie, że zaproszono Was na najlepszą imprezę w mieście i już na samym jej początku zatrzaskujecie się w łazience, by wyjść dopiero, kiedy wszyscy goście już poszli. W identycznej sytuacji są biedacy, zamknięci w tej metalowej puszce dołączonej do ciężarówki. Najlepsza impreza to oczywiście rajd Dakar, a ci ludzie to montażyści. W tym pomieszczeniu 40 osób pracuje na 22 maszynach montażowych. Każdego dnia produkujemy tu 8 godzin programu. Rozgrywający się za ich plecami rajd montażyści widzą tylko na monitorach, jednak w magiczny sposób układają dla nas najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne jego chwile. Te drugie przeżywa Adam Małysz. Po 11 etapie nasz zawodnik znowu wrócił z OS-u zszargany i zły na autora trasy tegorocznego Dakaru. Marka Comę chyba jakiś diabeł urodził, bo to jest wręcz nieobliczalne to, co nam zafundował przez te ostatnie 3 dni. Małysz przeżył na trasie prawdziwą gehennę. Nie szło w ogóle jechać drogą. Jechaliśmy prawie cały czas obok, gdzieś szukaliśmy drogi po jakichś krzakach, po jakichś bo jak tylko próbowaliśmy jechać śladem, to od razu auto zawisało. I przez ostatnie 20 km w tych kolejnach kaliśmy cały czas te kamienie, 30-40 na godzinę maksymalnie. To odlatywało tak, jakby nasz samochód robił zapuch śnieżny. Także no, tego się nie da opisać. No, tak jak dostałem w kość przez te ostatnie 3-4 dni za tymi ciężarówkami, to jeszcze chyba nigdy. W chwili zamknięcia programu z polskich kierowców z 12 etapu na metę dojechał tylko Kuba Przygoński. Jego miejsce nie było jeszcze znane, ale Polak z pewnością awansował po dobrej jeździe. Coraz szybciej jedziemy, bardzo dobre tempo. Bardzo się cieszę, że jestem w stanie tutaj rywalizować. Robiego Gordona przez cały odcinek goniliśmy, ale nie chciał nas puścić. Problemy mieli nawet najlepsi. 2 kilometry przed metą padła mi skrzynia biegów. Na szczęście wziął mnie na hol z Ligue de Pre. Ale ciągnąc mnie do mety, złapał kapcia. W klasyfikacji kierowców prowadzi niezagrożony Stefan Peter Hansel, a wśród motocyklistów rozpędza się Kuba Piątek, który liczący 931 km, najdłuższy etap rajdu, dojechał na 18 miejscu i zajmuje 19 pozycję w generalce, choć łatwo nie było. Do tej pory, jak był jakiś dłuższy odcinek, to było większość prostych, bardzo szybki, a tu mieliśmy prosta, 100 metrów, hamowanie i cały czas stawanie, siadanie, stawanie, siadanie. Mam ręce zabite od hamowania. Miałem jedną wywrotkę taką potężną, jechałem w kurzu zawodnika, bardzo ślisko i przy 130 chyba dotknąłem tylko przedniego hamulca, ścięło mi przód i naprawdę mocny dzwon. Na górze klasyfikacji bez zmian prowadzi z ponad półgodzinną przewagą nad resztą Toby Price, który wcale nie wygląda, jakby miał w kołach 2 tygodnie ciężkiej terenowej jazdy. Bo ja mam z tego rajdu mnóstwo frajdy. Gdybym koncentrował się na problemach, to by mnie męczyło. Oczywiście jestem trochę wyczerpany, ale przede wszystkim cieszę się jazdą. Ostatni odcinek rajdu Dakar, San Juan do Rosario, będzie liczył 700 km, z czego 180 OS-u. I nic nie wskazuje na to, by miał być to etap przyjaźni. Z Villa Carlos Paz Marcin Wyrwał, Onet. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.